dzisiaj, jak widzicie, wyjątkowo mamy dzień. Nie będzie typowego urbexu pod kątem paranormalnym, bo postanowiłem tak dla odmiany nagrać coś za dnia. I w dodatku przedstawię wam tutaj gościa dzisiejszego. Wpadajcie na jego kanał, link będziecie mieli w opisie. Jak widzicie, już na pierwszy rzut oka mamy tutaj takie pewne domki. Jest to były ośrodek wypoczynkowy. Jakiejś tam szczególnej historii to nie ma. Przynajmniej w internecie mało informacji jest na ten temat. Włączyłem lampę, żeby... To jakiś budyneczek. No pewnie jakiś widzisz, nie wiem czy to sklep mógł być. No wejdziemy do środka. Tak dla odmiany, nie? Żeby nie było ciągle, że paranormal. Bo ludzie też się dopraszali już tego, żeby też zwykły urbex był. Wiadomo, nie każdemu pasuje. Jakieś łóżka. Tematyka paranormalna. Jeszcze kibel nawet się zachował fajnie. Tu jakaś szafa. Pusta oczywiście. No jakieś widzisz, mówiłem. Nie, tu musiał być jakiś jeden z tych domków. Widzisz, że tu są jeszcze materace. Jakieś no. Pozostałe, ale to nawet w miarę fajnym stanie jeszcze tutaj jest. Nie jest jakoś mega zniszczone, jakaś szafa tutaj. A tu co to mogło być? Jakiś... Na telewizor może. Na telewizor jakaś choćby. Nie wiem, to na jakiś piecyk mały. Jeżeli będziecie mieli jakieś pomysły, to piszcie w komentarzach, co to mogło być, bo widać. To jest obite, widzisz? Jakiś... No. Wiem, grzejnik jakiś, to był taki grzejnik chyba, elektryczny jakiś taki, na wzór pieca. Tutaj kibel, lodówka. To jest takie intykty, widzisz? To nie jest takie... No ta. Takie trochę liche, no. Dobra, lecimy dalej. Widzicie, w bardzo klimatycznym miejscu jest położone. Wokół mamy las. Puskowie. Mega zarośnięte. Jeszcze historię na pewno postaram się coś poszukać w internecie. Może coś wygrzebie i wtedy jeszcze więcej przedstawimy informacji na pewno. Bo tak trochę na dziko dzisiaj. Nie planowałem akurat tego miejsca, ale tak wyszło. Bardziej ewidentnie zniszczony. Jakieś pseudografiki. Stolik. Myślałem, że to stolik taki, gdzie można grać w te szachy. Ale jednak nie. Nie, po prostu ktoś go musiał wynieść, wiesz? Już porozrzucany, już tutaj ktoś sobie graty zrobił. Graciarnię, jakąś jakiś bezdomny czy coś. Wejdźmy i zobaczmy. Ale to myślę, że to na tej samej zasadzie co tamten. No to wygląda strasznie podobnie, to jest to samo. Tak, to jest ten, nie? No ewidentnie już bardziej zniszczony, tak jak mówiłem. Czuć ta podłoga się ugina. A tutaj co mamy? Popatrz. O tutaj to się zachowało, widzisz? No to jest nie taki piecyk elektryczny mi się wydaje. Taki piecyk, stolik. Stolik, a na stoliku świeczki. Fajnie to wygląda tutaj. Znaczy już teraz nie, ale mi chodzi o to, co za oknem, nie? Jak działało, pewnie było przytulne. Ja mało byłem na takich ośrodkach, jak byłem mały, więc... Czyli dwa budyneczki, pewnie coś jeszcze jest. No, tutaj. Widzisz, tam są, bo... Trochę tego jest. Oddali jeszcze. Tu pewnie identycznie. Każdy domek taki sam, w sumie. Kurde, myślałem, że ktoś tutaj albo... W sumie? Może tu. Powiem ci, myślałem, mógł być tu jakiś bezdomny być. No, bo widać jakieś pościele, nie? Jakieś browary stają. Bardzo możliwe. Tak wygląda na to wszystko. Jest szafa, to musi. Bo tak to mi już. To nie będę przechodzić. Kto tutaj powiedział, te piwo, nie? Czy tak no. Tutaj. Może się jeszcze odlać, bo kibo jest w miarę dobrym stanie. Chociaż takie to bez różnicy, on tam byle gdzie, nie? No ta. Tutaj wiata. To chyba tak ogólnie taka wiata była, ci powiem. Taka. Takie jakieś chyba spotkania. Skupisko ludzi mogło tu być. Ale tu widzisz, już powynosili wszystkie graty na zewnątrz. Te różne materace.
jak scena, no. To tu mogło być. Uwaga, bo ta podłoga jest cała przygnita. Właśnie widzę. Jakaś rozdzielnia. Ale fajnie, to musiało być. Teraz widzisz, no, jak to wygląda. Jeden co się trzyma, to instrukcja, regulamin. No to wszędzie, tak jak są instrukcje, to one wszędzie. To są... Takie jeszcze lampki tam były. To musiało fajnie wyglądać, jak to oświetlone kiedyś było. Patrz, jakieś zdjęcia przyjeść. Wywołane. Na takich starych maszynach chyba kiedyś to było, nie? A nie, bo to jest wzrost czy coś. Albo nie wiem. No. Bo centymetry są. Jakieś rozlane farby. Albo ktoś tutaj, nie wiem, czy to jakiś remont planował ktoś. Nie wiadomo. Albo ktoś się chciał pomalować, nie? No po prostu przetargali, popadły te meble. Nawet. Może próbowali spoko, malować. Nie? Może ktoś chciał tutaj odrestaurowywać coś. Wiesz. Fajne szafki. Szkiełkę się trzyma. Czuję ten taki zapach. Jakby, wiesz. Się musiało chyba palić. Albo bar jakiś tu mógł być. Palić, ale nie, to jest przemoknięte, to jest to przygnite, żeby to nie było całe. Dobra, pod tobą się nie zawaliło, to potem będę bardziej. No nie wiem, co tu mogło być. Ja obstawiam właśnie bar jakiś, nie? Jakiś bar, bo tutaj są... Po prostu jakiś bar, jakiś taki restauracja bar. Tutaj mogło być. Patrz, jeszcze te stołki nawet spoko się schowały. Farba w ogóle nie zdarta praktycznie. No, takie w... Albo ktoś je malował, mógł, widzisz? No mógł malować, nie? Bo tam są farby. No właśnie, jakby to było pomalowane, nie? Albo ktoś tutaj coś kombinował, chciał już to sprzedać? Aż podejrzane. I chciał to po prostu odrestaurować, tak jak mówiłem. Tu jeszcze jakieś drzwi. Ale tam pewnie jakieś pomieszczenie gospodarcze małe. No, no kuchnia jakby, czy coś. Pełno naczyń. No, kuchnia tu musiała być. Tak jak mówiliśmy. Tutaj musiały być po prostu... Kawusia, herbata. Dla tych, co tutaj przebywali, było gotowane. Niektóre tu wyglądają nawet na nowe, nie? No. Ale widać, że tutaj... Tutaj jakaś instrukcja czego? Spis rzeczy, aha, spis rzeczy po prostu tu jest. Też podłoga się bawi. Nawet nie zauważyłem, kiedy mi nagranie przerwało, bo ja mam tutaj po 10 minut. Koleś fajny. Widzicie, fajnie tu musiał być klimatycznie. Bo w lesie. Niestety teraz zarośnięte wszystko. No. Teraz też jest klimatycznie na swój sposób, nie? Ławka. Tam jeszcze też mamy podomki, ale mi się wydaje, że one na jeden tur będą. No też tak myślę. Nie wiem, czy tam przejdziemy. Przejdziemy, jak już tu jesteśmy, to sobie nie iść, nie? Ale widzisz, takie miejsce mogłoby jeszcze funkcjonować jakoś. Ławeczki tu były. Kolejny domek mamy. Nie no, trochę inaczej to wygląda, bo... Bo to już jest chyba z tej drugiej strony, to wiesz, tak? Albo jest rozpieprzane po prostu. Nie no, inaczej, perfidnie.
Kibel się jako taką właśnie trzyma. Faktycznie jest inaczej. To jest cała szafa rumbana. Tutaj poukładane wręcz. Jakby ktoś chciał miejsce zrobić sobie. Ktoś tutaj coś może kombinować, wiesz, jak to jest w takich opuszczonych miejscach. To może... Albo coś wynosić, albo nie wiem. Fajne graffiti tutaj jest. No. Ale ci powiem, takich ośrodków było wiele kiedyś i one już dużo w tym padały, większość w tym padały. Gaśnica, popatrz. Ciekawe, który rok. Nawet nie wiem. Ach, kisy. Pewnie stara. No. Wszystko podobnie, ale jednak inaczej. Czyli w sumie jak miałem rację, mogli tutaj rozpieprzyć ścianę. Trzy łóżka. No chcesz te łóżka? Na trzy osoby. Tutaj grobce. Tutaj się to zachowało też po ogrzewaniu. Niezwykle klimatyczny tutaj, tylko w tym lesie. Dużo tych domków. No. Ale w tej stronie chyba byliśmy, no? Ja już się pogubiłem. Za PRL-u, nie? Ośrodek, widać to wszystko takie. To akurat ładnie wygląda, mimo że jest stare. No. Kiedyś też miało jakby wszystko swój urok, nie? Mi się wydaje, że my tutaj zaczynaliśmy. Chyba. Nie wiem. Nie, chyba nie. Bo tu jest trochę inaczej. A nie, zaczynaliśmy tu, bo tu jest lodówka. Czyli tu byliśmy. Materiał będzie miał może z 15 minut. Luźniejszy taki. Ale mimo wszystko no, doczekaliście się też normalnego urbeksu. Mam nadzieję, że wam się to będzie podobał ten materiał. Ze mną jeszcze przypominam, jest Jacob Urbex, wpadajcie na jego kanał, będziecie mieli link w opisie do jego kanału. Zapraszam również was na naszego Patronite'a, link również w opisie będziecie mieli, na nasze Instagramy, Facebooka. Wbijajcie, sprawdźcie, co dla was przygotowaliśmy. No i z tego klimatycznego miejsca będziemy się z wami żegnać, z byłego ośrodka wypoczynkowego. No, stoi i niszczeje. Ciekawe jak długo jeszcze. Znaczy już nie ma szans na to, żeby ktoś się tym zainteresował, bo teraz takie coś to nie ma raczej racji bytu, nie? Teraz to... Chociaż to jest fajnie, no bo tu mamy w okolicy jezioro. I też fajna miejscówka mimo wszystko, żeby coś tutaj zorganizować. Dobra, my nie przedłużamy. To jest koniec materiału. Ja Jacob Urbex byłem z SLC Urbex. Siema. Siema.